Taką emeryturę dostaje Beata Tyszkiewicz. Wszystko po 60 latach pracy. Temat emerytur polskich gwiazd od lat wzbudza ogromne emocje i dyskusje społeczne. Dla wielu artystów, którzy przez lata pracowali na scenie teatralnej, w filmie czy telewizji, ich emerytura okazuje się nieproporcjonalnie niska w porównaniu do ich wkładu w kulturę narodową. Jedną z takich postaci jest legenda polskiego kina, Beata Tyszkiewicz. Ile wynosi jej emerytura? Beata Tyszkiewicz przez lata zachwycała na scenie i przed kamerami. Beata Tyszkiewicz jest doskonale znana każdemu miłośnikowi polskiego kina i telewizji. Przez dekadę jej talent aktorski zachwycał widzów, a jej liczne role, zarówno w teatrze, jak i w filmach, zapisały się na kartach historii polskiej kultury. Jednak mimo tak bogatej kariery, Beata Tyszkiewicz znalazła się w grupie artystów, których emerytury nie odzwierciedlają ich osiągnięć. Aktorka, która zyskała sławę dzięki swoim wspaniałym rolom w filmach, takich jak Lalka czy Zemsta, po latach ciężkiej pracy na scenie ma emeryturę, która nie przekracza 2000 zł. Dla kogoś, kto wniósł tyle do polskiej kultury, to kwota wręcz nieadekwatna. Rzeczywistość emerytur polskich artystów to problem, który dotyka nie tylko Beatę Tyszkiewicz. Inni znani artyści, tak jak Karol Strasburger czy Maryla Rodowicz, także muszą radzić sobie z niskimi świadczeniami emerytalnymi. Oczywiście nie brak głosów, że artyści sami są sobie winni, gdyż przez lata opływali w luksusy, skąpiąc przy tym na odprowadzaniu składek do ZUS-u. Legendarna aktorka wycofała się z życia publicznego. Wszystko przez stan zdrowia. Beata Tyszkiewicz, w przeciwieństwie do wielu innych artystów, nie narzeka publicznie na swój los. Mimo że otrzymuje niewielką emeryturę po latach pracy, nie wyraża żalu czy rozczarowania, a w wywiadach próżno szukać utyskiwania nad jej losem. To pokazuje siłę charakteru i godność artystki, która radzi sobie pomimo trudności. Niewykluczone też, że gwiazda wykazała się zapobiegliwością i zabezpieczyła swoją przyszłość lata temu. Niestety, całkiem niedawno Beata Tyszkiewicz postanowiła wycofać się z show biznesu i niewiele wiadomo na temat tego, jak obecnie sobie radzi. Jej córka Karolina Wajda wyjaśniła, że jest to spowodowane pogarszającym się stanem zdrowia i sposobem bycia samej aktorki, która chce, aby zapamiętano ją w pełni zdrową i sprawną. Ona uważa, że gwiazda zawsze i wszędzie powinna być wzorem, dobrze wyglądać i nie urażać ludzi swoją słabością i gorszym wizerunkiem, powiedziała w jednym z wywiadów córka legendarnej aktorki. Ile emerytury dostaje Beata Tyszkiewicz? Kwota poraża. Obecnie Beata Tyszkiewicz przebywa w swoim mieszkaniu w Warszawie, z którego nie zamierza się wynosić, gdyż to właśnie w nim czuje się w nim najlepiej. Artystka utrzymuje się z emerytury, która wynosi zaledwie 1500 zł miesięcznie, mimo to nigdy na nią nie narzekała. Emeryturę mam niską, ale mówiąc o tym, nie biadoliłam, bo ludzie mają niższe. Tylko że to po 60 latach pracy przeszło. Kiedyś nikt nam nie mówił o żadnych składkach, ubezpieczeniach, wspominała Beata Tyszkiewicz. Uważacie, że gwiazdy pokroju legendarnej aktorki powinny otrzymywać dodatkowe świadczenia za wkład w polską kulturę?